Znajdujemy się teraz już w samym końcu Zermatt pod stacją kolejki. Stąd biegnie kolej do stacji Turi. Tutaj też rozpoczyna się lub kończy wiele szlaków narciarskich. Jednocześnie wiele szlaków hikingowych. Zmierzamy w tamtym kierunku. Do małej miejscowości o nazwie Cmut, gdzie nagramy kolejne części. Malowniczy szlak z Zermatt do wioski Cmut o nazwie Edelweissweg rozpoczyna się na południu Zermatt pod stacją kolei linowej Talstation. Nie jest to jedyny, ale jeden z głównych szlaków w tej okolicy, otwarty zarówno latem, jak i zimą. Trasa biegnie wzdłuż kanionu utworzonego przez strumień Smutbach, który wypływa spod tamy będącej elementem infrastruktury elektrowni wodnej. W okresie letnim tama stanowi część szlaków górskich. W zimie szlak prowadzi mostem znajdującym się około 400 metrów przed tamą i przechodzi nad kanionem, kierując nas do miejscowości Furi. Tam znajdują się stacje kolejek górskich, m.in. z Zermatt na Riffelberg do Schwarzsee i Trockenersteg, z finalną stacją na Klein-Matterhorn, która jest najwyżej położoną stacją w Europie, 3883 metry nad poziomem morza. Szlak jest bardzo dobrze oznaczony, a o jego przebiegu informują nas liczne znaki mijane po drodze. W zależności od pogody, trasa oferuje bardzo ładne widoki na pobliskie szczyty, kanion oraz Zermatt. Sam Cmut jest wioską położoną na wysokości 1937 metrów nad poziomem morza, składającą się z około 35 budynków, w tym kościoła, restauracji i miejsc noclegowych. W odległości około 600 metrów znajduje się już wspomniana tama, wybudowana pomiędzy 1961 a 64 rokiem i osiągająca wysokość 74 metrów. Z Cmut prowadzi do niej szlak Edelweissweg. Jest jednak zima i nasza trasa wiedzie przez most na drugą stronę kanionu. Szlak wygląda następująco. Bardzo prosty, na razie wydeptany trochę do góry. Cmut znajduje się na ponad 1900 metrów, czyli 300 metrów więcej w stosunku do Zermatt. Jego czeka nas trochę podejścia do góry, ale jak na razie zapowiada się, że szlak jest prosty i wydeptany. Nie będzie trzeba tutaj używać ani stuptutów, kijów, raków, nic takiego. Idziemy dalej. Proszę bardzo, nawet psy wychodzą na spacer w śniegu, na zimowy hiking. Szlak jest na tyle fajny, że nawet psy sobie tutaj radzą. Znaleźliśmy podróżujący kamyczek, co jest tradycją szwajcarską. Ludzie w różnych miejscach zostawiają kamyczki z jakimiś życzeniami. Można też swój zrobić kamyczek na podmiankę. Można go zabrać do domku. Można swój zostawić w tym samym miejscu. A taki ładny kamyczek znaleźliśmy. Gdzie leżał? A tutaj leżał, na innym kamyczku. Zostawiamy, idziemy dalej. Powoli dochodzimy do celu naszej dzisiejszej wyprawy. Raczej nazwałbym to małym spacerem niż wyprawą. W miejscowości, w sumie wioski Cmut, położonej niedaleko Zermatt. Ale zanim wyjdziemy do Cmut i pokażę wam samą miejscowość, na początku chciałbym wam pokazać to, co się dzieje, to co jest z drugiej strony kanionu. Mianowicie na górze mamy trasę narciarską, widać narciarzy śmigających na górze, a na dole wszystko wygląda, że to jest jakaś trasa piesza, hikingowa, ponieważ widać osoby przechadzające się tam.
To, co teraz widać na tej górze, to jest cel naszej podróży. Miejscowość Cmut. Ostatnie 100-200 metrów podejścia. Osiągamy nasz cel. Cmut. Kierujemy się na stację kolejki w miejscowości Fury. Praktycznie 45 minut zimowym hikingiem. Myślę, że uda nam się zrobić to szybciej. To, co widać, to jest, są wybudowania elektrowni. Tutaj widać tamę. Tam spore jezioro. I to jest cała elektrownia wodna. Do elektrowni, ale mamy bardzo ładne sople. To jest kanion, wzdłuż którego cały czas szliśmy. Teraz będziemy iść z drugiej strony. Wyszliśmy tym odcinkiem, tym szlakiem. To jest kanion ze strumieniem, a tam jest miejscowość Cmut. A tak wygląda dalsza część szlaku. Nad nami idą linie elektryczne z elektrowni wodnej, którą mijaliśmy. No i jest bardzo ładny widok na Cermat. Tak, wchodzimy już do Fury. To, co widać przed nami, to jest stacja kolejki. Z lewej strony goniki jeżdżące bezpośrednio do Cermat. O, ten, który teraz wjeżdża z prawej. O, wyjeżdżający. To są wagoniki jeżdżące na stację kolejki Twardzej. To jest stacja znajdująca się dzisiaj tam na górze, w chmurach. Jest to stacja bezpośrednio znajdująca się pod Matterhorn. Przy jeziorze Schwarzsee, stąd nazwa kolejki, nazwa stacji. Wprost nas kolejna kolejka, wjeżdżająca na Rydel Alp. Stamtąd też już kręciliśmy i też pokażemy. Weszliśmy na Gorner Grat z Rydel Alp. W tle mamy widok na Cermat. Nad nami przebiega kolejka z Cermat do Fury. Z prawej strony wyciąg, kolejka Riederberg. Z prawej strony miejscowość Fury. Z tamtego kierunku przyszliśmy z Cmut. Idziemy powoli z
powrotem do Zermatt. No i już pierwsze zabudowania z Zermatt. I tak się kończy nasz szlak swój do Zermatt. Szlak w większości wyglądał właśnie dokładnie tak jak ta droga. Jest to droga i skala trudności, no, po prostu jest żadna, tylko trochę śliska. A mamy jeszcze tutaj ładny widok na Zermatt. Już końcówka naszego szlaku swój do Zermatt. Ale no szlak taki pazerowy, warty polecenia, bardzo delikatny, no trochę przewyższeń, tak, no bo zaczynamy na 1600 w Zermatt, szmut, w którym byliśmy ponad 1900, no ale tutaj skala trudności samego szlaku poza przewyższeniami jest generalnie żadna. Powyżej widać most, który też już nagrywaliśmy, a jest to most dla kolejki Gornergratbahn. My jechaliśmy, ja dojeżdżam na Gornergratbahn.